Poradnik dzieci na fejsie powstał z potrzeby dania rodzicom kilku faktów i inspiracji do tego, żeby się zastanowili, czy rzeczywiście mają pełną kontrolę nad tym, co robią dzieci w internecie, ale w mediach społecznościowych szczególnie. Dochodziły nas słuchy z różnych stron, że rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, jakie są możliwości i tym samym zagrożenia pojawiające się w mediach społecznościowych, więc wyszliśmy właśnie z taką inspiracją, pokazując, jakie są kwestie techniczne, regulaminowe, jakie są ustawienia prywatności, po to, żeby rodzice wspólnie z dziećmi mogli sobie ustalić, czy to niebezpieczeństwo rzeczywiście ich dotyczy, czy nie jest z nimi związane w ogóle. Jednym z najczęstszych zagrożeń, z którego nie zdajemy sobie sprawy ani my, ani dzieci, jest to, że publikując zdjęcia albo jakiekolwiek materiały wideograficzne w internecie, w mediach społecznościowych, one zaczynają żyć własnym życiem. Tracimy nad nimi kontrolę w dniu, w którym je opublikowaliśmy. Więc jeśli na przykład na Facebooku mamy ustawienia prywatności zrobione w taki sposób, że treści nasze widzą wszyscy, to nasze zdjęcie publikowane dzisiaj jutro może trafić do kilku tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy osób. Więc jeśli na tym zdjęciu publikujemy na przykład swoje mieszkanie, siebie w trakcie wakacji lub jakikolwiek inny sygnał, który wysyłamy do świata na zasadzie mamy nowe rzeczy, nie ma nas w domu, jest to jednocześnie zachęta na przykład dla złodziei. Na co dzień prowadząc kilkadziesiąt profili fanpage'y na Facebooku widzimy, jak trudno ludzie radzą sobie z emocjami, szczególnie tymi negatywnymi i to dotyczy wszystkich, nie tylko dzieci. Dorośli niejednokrotnie też nie czują tej cienkiej granicy między krytyką a hejtem, w związku z czym zaczyna się to wymykać wszystkim spod kontroli. My jako osoby dorosłe jesteśmy w stanie sobie z tym lepiej poradzić. Mamy ten bufor bezpieczeństwa, który powoduje, że okej, zostawiamy te komentarze w sieci, natomiast podejrzewamy, że dla dzieci jest to dużo trudniejsze, żeby rozgraniczyć to, co zostało im powiedziane anonimowo w mediach społecznościowych, a to, co naprawdę ludzie myślą. Media społecznościowe dają nam dużo możliwości i na pewno jest wiele korzyści wynikających z ich korzystania. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jest też równie dużo zagrożeń. Dlatego jeśli decydujemy się świadomie my być w mediach społecznościowych, to równie świadomie powinniśmy traktować obecność dzieci tam. Dlatego zachęcamy na przykład do przeczytania chociażby regulaminów wszystkich mediów społecznościowych, żeby wiedzieć, z jakimi konsekwencjami wiąże się tam obecność nasza lub naszych dzieci.